Cześć! Nazywam się Sylwia Maksym i witam cię serdecznie w podcaście Paliwo z Roślin. Jeżeli bezmięsny jadłospis, kuchnia Zero Waste, szybkie wykręcanie kilometrów na szosie i szeroko rozumiany sport są Tobie bliskie, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Serdecznie zapraszam, rozgość się i zatankuj ze mną. Witam Cię w czwartym odcinku podcastu Paliwo z Roślin. Bardzo dziękuję Wam za. Każdy pozytywny feedback z Waszej strony, który docierał do mnie różnymi kanałami social media, bardzo dziękuję Wam za tak pozytywny odbiór mojego głosu, treści, które przekazuję. Jest mi niezmiernie miło, że mogę Was inspirować, edukować, a także z tego, co zdążyłam przeczytać i odebrać Wasze opinie. Powodować uśmiech na Waszej twarzy. Bardzo mi miło, że w tak fajny, pozytywny sposób zareagowaliście na poprzednie trzy odcinki, a mam nadzieję, cały czas utrzymać wysoki poziom i dodawać Wam energii, a także wiedzy i odpowiedzi na tematy, które chcecie, abym poruszała. A propos e, życzeń i zagadnień, które wiem, że chętnie bardzo często odbieracie, dzisiejszy odcinek chciałabym poświęcić na najczęstsze błędy, które popełniają moi pacjenci. Takie też. Pytanie i prośba padły na moim fanpageu Body Idea, Dietetyka przyszłości ze strony moich obserwatorów. Z racji na to, iż już ponad dwa miesiące temu uruchomiłam na Facebooku cykl Zapytaj Dietetyka, w którym to co czwartek odpowiadam na Wasze pytania w formie artykułu umieszczanego na blogu www.bodyidea.pl. Jest to niesamowicie inspirujący cykl, gdyż. Jak wspomniałam wcześniej, tak naprawdę to wy go budujecie. Moi obserwatorzy zadają na Facebooku, a także i w komentarzach na blogu takie pytania, które najczęściej ich nurtują dotyczące diety, aktywności fizycznej, prowadzenia diet bezmięsnych, a także nawet kuchni Zero Waste. I staram się znaleźć odpowiedź na pytania, które ich najczęściej nurtują bądź też. Staramy się obalać różnego rodzaju mity dietetyczne i walczyć z takimi głupotkami, które możemy znaleźć w internecie. Jedno z ostatnich pytań dotyczyło najczęstszych błędów, które popełniają moi pacjenci. Jestem przekonana, że większość z tych błędów również może przydarzyła się i tobie, jeżeli wcześniej chciałeś coś zmienić w swojej diecie, czy może starałeś się zredukować. Yy, Swoją masę ciała, a może też próbowałeś różnego rodzaju diet, diet internetowych, diet, które bywały modne w swoim czasie, więc mam nadzieję, że w tym podcaście usłyszysz wiele interesujących Cię rad, a także przede wszystkim rad, które możesz wdrożyć jak najszybciej w swoje życie i zmienić jeszcze swoją dietę na jeszcze lepszą, bo wierzę, że i tak jest bardzo dobra. Także Zaczynamy czwarty odcinek. Serdecznie zapraszam Cię do wysłuchania tego, co mam Tobie do powiedzenia. Jak wspomniałam, jedna z moich obserwatorek na Facebooku zadała pytanie o najczęstsze błędy, które popełniają moi pacjenci. Gdybym chciała opowiedzieć o wszystkich błędach, które zdarzyło mi, się, których zdarzyło mi się już doświadczyć ze strony pacjentów, które starałam się weryfikować, jak najszybciej naprawiać, a także powolutku samemu pacjentowi pokazywać, Drogę do ich naprawienia, to gdybym się chciała skupić nad wszystkimi, to zapewne ten podcast zająłby kilka, o ile nie kilkanaście godzin. Wybrałam te błędy, które najczęściej pojawiają się wśród pacjentów i te, które są zdecydowanie rażącymi i sprawiają, że prowadzenie zdrowego stylu życia, wprowadzanie jakichkolwiek zmian w Twój jadłospis staje się trudne, a wręcz nawet Czasami niemożliwe, co w konsekwencji powoduje, że zaniechamy jakichś zmian, które potencjalnie na samym początku wydawały się dla nas dobre. Pozwól, że zacznę od podjadania. Mimowolne ugryzione jabłko, dwa precelki, kawałek ciasta z okazji urodzin koleżanki z pracy, kubek nowego napoju owocowego zaserwowany na promocji podczas zakupu w markecie, resztka budyniu, którego nie potrafiła dokończyć Twoja pociecha. Łyżkę, łyżeczka, dwie, tylko pięć na spróbowanie dania, które przyrządzasz dla całej rodziny. Takich przykładów jest naprawdę mnóstwo. Każdy gryz, każdy owoc, orzeszek czy sok. Traktuj jak jedzenie, bo to jest jedzenie, które powinieneś wliczać w całość puli, którą spożywasz w ciągu dnia. Naprawdę to najczęściej gubi moich pacjentów właśnie podjadanie. No dobrze, ale jak to naprawić? Warto stworzyć własny dzienniczek żywieniowy, który pozwoli kontrolować twoje porcje, które zjadasz. Dobrze, pomyślisz, ale to co mam zapisywać, totalnie wszystko to co spożywam, wszędzie chodzić z kartką, długopisem, notatnikiem i wpisywać totalnie wszystko to co jem? Jeśli uważasz, że masz problem z podjadaniem, to jak najbardziej tak. Nie sugeruję, żebyś wykonywał taką pracę przez miesiąc, pół roku czy rok czy dwa lata. Raczej nie do tego zmierzamy. Chciałabym, abyś wykonał taką pracę przez około 3 do 5 dni sprawdź jak wiele tak naprawdę produktów spożywasz jak czasami bezwiednie sięgasz po kawałek batonika czy kończysz jakąś kromkę pozostawioną z poprzedniego dnia, a może ze śniadania. Bardzo często takie jedzenie, którego nie kontrolujemy, my go po prostu nie wliczamy w Pule codziennej spożywanej ilości kalorii, więc to najczęściej gubi. Jeżeli mamy wyznaczony dany próg kaloryczny, to w celu osiągnięcia idealnej masy ciała powinniśmy go jednak przestrzegać, niezależnie od tego, czy staramy się zbudować więcej masy, zredukować nadmierną masę ciała, czy nawet utrzymać tą masę ciała, która w chwili obecnej u nas jest. Normalna i dobra dla naszego organizmu. Kontroluj porcje, kontroluj ilości, kontroluj produkty, które spożywasz, bo czasami możecie zgubić kieliszek wina, pół kufla piwa, może jeden batonik, a może nawet piąte jabłko, które jesz jako przekąskę i wydaje ci się, że jest to zdrowa przekąska. Ale to też jest przekąska, która zawiera, ki, zawiera kilokalorie. Więc, jeżeli chcesz się nauczyć kontrolowanego spożywania produktów bez ich późniejszego dokładnego obliczania i zapisywania na kartce, to teraz powinieneś wykonać troszeczkę mocniejszą i bardziej skupiającą Twoją uwagę pracę, po to, żeby czerpać benefity z tej pracy w przyszłości. Kolejny błąd. Z jakim bardzo często spotykam się podczas pracy z pacjentami, to ich rezygnacja z ulubionych produktów. Nie wyobrażasz sobie twojego menu bez czekolady, suszonych daktyli, masła orzechowego czy ziemniaków? No bo po co to sobie w ogóle wyobrażać? Zdecydowanie nie powinieneś rezygnować z ulubionych produktów, a spożywać je po prostu w ilości dobranej do twojego zapotrzebowania. Wielokrotnie jestem świadkiem tego, że restrykcje rodzą frustrację. I to niezależnie, czy jesteś zawodowym sportowcem, czy uprawiasz amatorsko sport, czy po prostu chcesz zredukować swoją masę ciała. Każda restrykcja na dłuższą metę będzie powodować to, że zaczniesz Wkurzać się na samego siebie, że zaczniesz robić coraz częstsze odstępstwa, że będziesz nieustannie w złym humorze, czego będą również doświadczać twoi najbliżsi, a w konsekwencji tego, tych wszystkich rezygnacji i ograniczeń, w końcu wpadniesz w tą czekoladę i zjesz czekoladę z okienkiem, ale razem z okienkiem, nawet nie wyjmując jej z opakowania. Więc naprawdę. Żeby prowadzić dobrą, zdrową dietę, nie trzeba rezygnować z Twoich ulubionych produktów. Jestem nawet za tym, żeby jak najbardziej nadal utrzymywać je w Twoim menu, ale nauczyć Cię spożywania ich określonej ilości, tak żeby dopasować ją do Twojego zapotrzebowania. Restrykcje rodzą frustrację, frustracje rodzą niechęć, a niechęć rodzi niepowodzenia. To zdecydowanie błędne koło. Chciałabym, abyś pamiętał, że naprawdę warto unikać takiego postępowania, gdyż to wprowadzi od razu Twoje zmiany na dobre tory. Jeżeli będziesz przestrzegał takiej drobnej zasady, ale bardzo ważnej zasady, to na pewno Twoje nowe menu, twoje, twój nowy jadłospis, Twój nowy sposób odżywiania będzie o wiele przyjemniejszy. I tak naprawdę będzie dostarczał ci nie tylko dopasowanej liczby kilokalorii i odpowiednich wartości makroskładników, ale przede wszystkim przyjemności. Dieta i jedzenie to przyjemność. Jedzenie jest ogromną przyjemnością, mamy ich wiele w życiu, ale zobacz, no, jedzenie jest naprawdę jedną z takich podstawowych. Wielokrotnie jedzenie kojarzy nam się z miłymi wspomnieniami z dzieciństwa, wielokrotnie jedzenie kojarzy nam się z czymś wspaniałym, miłym, rodzinnym, ciepłym, dobrym, pysznym, kolorowym, chrupiącym, ciągnącym i niesamowicie przede wszystkim potrzebnym, bo. Jedzenie jest ważnym elementem naszego życia. Chciałabym, aby każdy z nas potrafił jedzenie celebrować tak wspaniale, jak robią to mieszkańcy krajów południowych, gdzie dzielą się jedzeniem, cieszą się tym jedzeniem. Raczej nieczęsto zauważałam, żeby jakkolwiek rezygnowali ze swoich ulubionych przekąsek czy posiłków, ale właśnie są nauczeni zjadania odpowiednich porcji, więc. Bazujmy na ich wiedzy, na ich postępowaniu, a na pewno nasze diety będą w porządku. Kolejnym błędem, który bardzo często zauważam wśród moich pacjentów, jest rezygnacja ze spotkań i jedzenia na mieście. To kolejna restrykcja, która jest wprowadzana totalnie niepotrzebnie. Pamiętaj, że tak jak mówiłam przed chwileczką, a propos punktu drugiego, a propos błędu drugiego, naprawdę restrykcje rodzą frustrację. Jeżeli zamkniesz się w czterech ścianach, jeżeli będziesz tylko ty, twoja dieta i pusta lodówka, to taka droga niestety do nikąd nie prowadzi, na pewno do frustracji i wkurzenia. Nie rezygnuj z wyjść na miasto, nie rezygnuj ze spotkań ze znajomymi, nie rezygnuj z urodzin, wesel, komunii czy innego rodzaju imprez, na które wybierają się wszyscy Twoi znajomi i najbliżsi, a Ty boisz się tego, że złamiesz zasady diety, że może zjesz zbyt dużo chipsów niż powinieneś, a może wypijesz o dwa piwa za dużo. Pamiętaj, że najpierw powinieneś wyznaczyć w swojej głowie to, co możesz i chcesz spożyć podczas takiego wyjścia, i staraj się po prostu do tego stosować. Nawet jeżeli zdarzy ci się, że zjesz o trzy kawałki sernika za dużo, nic nie szkodzi. Następnego dnia wróć po prostu do swojego dobrego, zdrowego jadłospisu. Może po takiej imprezie wybierz się na spacer, ale nie katuj się w siłowni, nie rób, nie rób dwugodzinnego. Cardio, jak bardzo często słyszę z ust moich podopiecznych, to naprawdę nie jest potrzebne. Jeżeli w tamtym momencie zjadłeś troszkę za dużo, ale mimo wszystko i tak, i tak starałeś się kontrolować porcje, jeżeli sprawiło ci to przyjemność, było elementem bardzo fajnego spotkania, wyjścia i przede wszystkim też takiej swobody dla Twojej głowy, no to fajnie, ciesz się tym momentem. Jak wspomniałam, jedzenie jest naprawdę bardzo ważnym aspektem naszego życia i przede wszystkim. Możliwość dzielenia się tym jedzeniem jest bardzo ważna, więc nie denerwuj się na siebie, nie rób żadnych wyrzutów sumienia. Ciesz się po prostu z tych chwil fajnych, a, a następnego dnia i przez po prostu resztę dni prowadź tą dietę mądrze i zrozumiale. Muszę Ci też opowiedzieć o kilku sytuacjach, o których opowiadali mi moi pacjenci. Którzy byli na bardzo restrykcyjnych dietach wcześniej, zanim podjęliśmy współpracę. Wiesz, że wielokrotnie zdarzało im się iść na Fajne imprezy, imprezy rodzinne, takie jak na przykład wesele ze swoimi pojemnikami, które ze wstydu przed innymi gośćmi na przykład zjadali w toalecie, bądź też szli do swojego samochodu i spożywali tam zawartość pojemniczka, który przyszykowali sobie na całą noc. Imprezy, nawet czasami na dwa dni takie imprezy. No. Nie wyobrażam sobie czegoś takiego, żeby siedzieć ze znajomymi czy z rodziną przy stole, patrzeć jak oni jedzą i cieszą się każdym możliwym produktem, który jest fajny, jest inny, nie masz tego na co dzień, a potem ukradkiem biec do samochodu czy do toalety i zjadać wcześniej przygotowane przez siebie posiłki. To naprawdę nie jest dobre. To stanowi bardzo duży problem psychologiczny, który bardzo często prowadzi do kompulsji i złych relacji z jedzeniem. Jednakże ja nie jestem specjalistką w tej materii i tutaj, jeżeli sam zauważasz takie błędy, jeżeli wiesz, że takie błędy zdarzało ci się popełniać, a może myślisz, żeby zastosować takie rozwiązanie dla siebie, to najlepiej jest poszukać pomocy u psychodietetyków, którzy starają się w bardzo mądry sposób rozwiązać tego typu problemy. Nie chodź też do kina ze swoją sałatką. Jeżeli masz ochotę na popcorn, to kup sobie po prostu mały kubełek popcornu i podziel się z osobami, z którymi jesteś w tym kinie. Ja akurat bardzo nie lubię popcornu, nawet nie pamiętam, kiedy go jadłam. I jeżeli wybieram się do kina, to i tak to są bardzo często kina niszowe, w których nikt nie spożywa żadnego pożywienia ani nawet nie pije niczego przez słomkę. Ale jeżeli ty lubisz kina komercyjne. I lubisz popcorn, i nie chodzisz do tego kina codziennie, i codziennie też nie wcinasz popcornu. To ja naprawdę nie widzę niczego złego w tym, żebyś od czasu do czasu sobie na coś takiego pozwolił. Nawet wtedy, kiedy jesteś na diecie redukcyjnej, naprawdę wszystko da się wkomponować w Twoje odżywianie. Oczywiście nie tylko kilokalorie i makroskładniki są najważniejsze w Twojej diecie. Ale po prostu również Twoje zadowolenie i ten brak restrykcji, o których już mówię, tak naprawdę od dwóch podpunktów. Także staraj się cieszyć e, każdym posiłkiem, staraj się dzielić każdym posiłkiem i przede wszystkim spożywać go w spokoju. E, kolejnym, czwartym już błędem, który bardzo często występuje wśród osób, z którymi współpracuję, to jest oczekiwanie cudów od razu. E, Zapewne wielokrotnie czytaliście na różnego rodzaju forach czy grupach Facebookowych, ile potrzebuje czasu, żeby zrzucić 10 kg? Mamy czerwiec, jadę w lipcu na wakacje? No nie, no to jest znów droga donikąd. Jeżeli planujesz, że chcesz zredukować powyżej 5 kg w dwa tygodnie, to jest to totalnie niemożliwe. No może nie. Jest to możliwe, bo da się zrobić wszystko katorżniczą dietą, katorżniczymi ćwiczeniami, a może i nawet głodówką. Ale ja tobie bardzo tego nie polecam. To jest totalnie droga donikąd, to jest bardzo złe rozwiązanie dla, dla Twojego organizmu, dla Twojej głowy, dla Twojego podejścia do diety. Także pamiętaj, że też nie przytyłeś tej liczby nadmiernych kilogramów w tydzień. Zapewne pracowałeś na to kilka dobrych miesięcy, albo nawet i lat pół życia, a może czy czwarte życia. Dlatego nie oczekuj też cudów od razu. Pamiętaj, że nikt nie przytył od jednego batonika, ale też nikt nie schudł od jednej sałatki. Tak naprawdę, dobrze zaplanowana redukcja dopiero po. Określonym czasie przyniesie tobie oczekiwany efekt. Oczywiście mm, nie siedź tylko z założonymi rękami i nie zjadaj zielonych sałatek, ale również się ruszaj. To jest idea, którą kieruję się od samego początku w pracy, mojej pracy dietetycznej. Połączenie aktywności fizycznej, nie tylko w stopniu zawodowym, bo tak jak wspomniałam, wspominałam Wam od samego początku, ja również pracuję z e, amatorami, nie tylko z, z zawodowcami. Ale połączenie aktywności fizycznej wraz z dopasowaną dietą to jest klucz zdrowego, świadomego życia, które będę wszystkim polecać aż do znudzenia, do momentu dopóki wam to nie wejdzie w krew. Nie ma zdrowej diety, wtedy kiedy leżysz cały dzień przed telewizorem bądź też wszędzie podjeżdżasz samochodem. Musisz się ruszyć, troszeczkę spocić. To dobrze zrobi nie tylko twojemu ciału, ale przede wszystkim Innym organom Twojego organizmu. Także zadbaj o tą aktywność fizyczną. Wracając do błędów, które są najczęściej popełniane, to bardzo często słyszę z ust, przeważnie pani, które mówią, że. Chcą zmienić się na siłę, chcą to zrobić dla kogoś. Ich jedynym motywem tego, iż zgłosili się do mnie po taką dopasowaną do ich potrzeb dietę, było to, że mąż kazał im schudnąć. Chłopak wytyka im fałdki na brzuchu, bądź też mama mówi o tym, że mają nadmierną ilość kilogramów. Och, to naprawdę nie jest dobre. Pamiętaj, że jeżeli chcesz zrobić coś dla kogoś, to w dłuższej perspektywie może się to nie udać. I jeżeli twoją ideą będzie zmiana stylu życia, zmiana twojego podejścia do diety, wdrożenie nowych, zdrowych zasad żywienia, to tak naprawdę to dopiero daje fajny efekt. Jeśli coś robisz, to rób to dla siebie. Pomyśl wtedy o sobie, jak o Egoiście, tak robisz to dla siebie, tak robisz to dla własnego zdrowia, tak robisz to dla swojej zdrowej przyszłości i tego, żeby twój organizm naprawdę funkcjonował jak torpeda przez całe Twoje życie, ale żeby to życie było długie, musisz się, długie przede wszystkim silne i wartościowe, musisz się o to postarać jak najszybciej. Nigdy na zmiany nie jest za późno, ale pamiętaj, że wdrożone wcześniej. Szybciej dadzą tobie rezultat, więc yy, zadbaj o to, aby w swojej głowie znaleźć taką potrzebę zmiany. Jeżeli jest tobie dobrze z tym, że masz 15 kg nadwagi, że masz problemy z wejściem na drugie piętro po schodach, że przy najmniejszej aktywności fizycznej już od razu odczuwasz zadyszkę, ale jest ci z tym dobrze, to nie zmieniaj tego. Po co masz to robić, skoro uważasz, że jest to fajne? Nie rób tego, dlatego że. Inni tak każą, że inni cię do tego zmuszają. Jestem za tym, żeby budować swoją świadomość względem swoich potrzeb. Zapewne kiedyś zauważysz, że potrzebujesz zmiany, może w końcu lekarz tobie po prostu powie, że najwyższy czas na zmiany, inaczej grożą ci jakieś poważne konsekwencje zdrowotne bądź też przyjmowanie danych leków do końca życia, i wtedy czując strach, nagle zaczniesz to zmieniać. Ale jestem za tym, żeby budować swoją świadomość powoli, ale konsekwentnie i przede wszystkim każde, nawet najdrobniejsze, zmiany robić po prostu dla siebie i dla wartości swojego życia. W kwestionariuszu, który wypełniają moi pacjenci przed naszą pierwszą konsultacją, mam właśnie takie pytanie: dlaczego zgłosiłeś się w celu zmiany? Co cię motywowało? Jeżeli widzę, że zaznaczają odpowiedź, którą bardzo często też sugeruję. Jeśli widzę, że zaznaczają moi pacjenci, moi przyszli pacjenci, odpowiedź, robię to dla innych, to bardzo często w odpowiedzi zwrotnej otrzymują z mojej strony no, dosyć długi wywód tego, czy na pewno potrzebują w takim razie tej zmiany, czy rzeczywiście chcą. To zrobić dla innych, bardzo często podaję również kilka przykładów, który, które już przepracowałam w swojej pracy dietetycznej, bo niestety bardzo często po osiągnięciu tego celu, który i tak i tak był celem dla kogoś innego, dana osoba i tak wraca do wcześniejszych swoich zachowań, gdyż to pamiętaj, że nie ona chciała tej zmiany, a ten ktoś. Więc. Mm, Znajdź tą motywację w sobie i, i prowadź, wprowadzaj powolutku dobre zmiany względem tego, co jest Tobie potrzebne. Czy zdarzają się w mojej pracy niepowodzenia z takimi osobami? Oczywiście, że się zdarzają, ponieważ niektórzy mm, nie do końca chcą być ze mną szczerzy, akurat jeżeli chodzi o tą motywację. Czasami się po prostu wstydzą przyznać do tego, że. To nie oni chcieli pojawić się na konsultacji, to nie oni chcą zmian, a nakazuje im tą zmianę ktoś z bliskich, więc tak jak najbardziej zdarzają się takie niepowodzenia. Po prostu są pacjenci, którzy utajają fakt takiej prawdziwej motywacji. Kłamią, iż chcą sami zmiany i będą przestrzegać zawartych między nami zasad, a w konsekwencji nie czują się pewnie na gruncie, który obraliśmy bo został właśnie stworzony na tych drobnych kłamstewkach, bo żona kazała, bo mąż się ze mnie śmieje, bo koledzy mówią, że statusowałem się. Czasami też to słyszę. Takich przypadków jest naprawdę mnóstwo. Czasami w pacjenci w obawie też przed krytyką nie wyznają prawdy. Tak też postępują wtedy z dietą. Stosują jadłospis, wprowadzają dobre, drobne zmiany, ale po cichu i gdy nikt nie widzi, podjadają. Pamiętaj, że szczerość popłaca, a kłamstwo niszczy. Jeśli zgubisz ten swój przewodni motyw, to niestety zaczniesz popełniać błędy, te, które wymieniłam tak naprawdę na samym początku. Kolejny i już szósty błąd, który często widzę u moich pacjentów, to robię wszystko naraz. Zapewne kojarzysz takie osoby, które mm, zawsze chcą zacząć coś od poniedziałku. Od poniedziałku przychodzę na dietę, od poniedziałku zaczynam ćwiczyć, od poniedziałku złożę wypowiedzenie w pracy, bo już tak bardzo jej nie lubię, od poniedziałku zacznę zdobywać świat, od poniedziałku wymienię swoją garderobę, naprawię samochód itd. itd. Ale e, jeżeli ta ilość rzeczy, które chcesz zrobić od poniedziałku. Cały czas się nawarstwia, to nagle wpadasz na super cudowny pomysł. Dobra, to teraz całkowicie reorganizuję swoje życie. Działam, robię rewolucję totalną w swojej szafie, głowie, życiu, kuchni i na każdym możliwym polu, które mi do tej pory przeszkadzało. Błąd. To jest naprawdę ogromny błąd. Nie można zmieniać wszystkiego od razu. Wybierz sobie najpierw twoje. Tak naprawdę najważniejsze priorytety bądź też rzeczy, które Cię najbardziej dotykają, bolą, wkurzają, frustrują i najpierw zmieniaj je małymi krokami. Jeśli te małe kroki okażą się szybkim powodzeniem, wyznacz kolejne cele, kolejne priorytety, ale nie zmieniaj wszystkiego od razu. Bardzo szybko wypalisz się, zgasisz. Albo po prostu będziesz na tyle zmęczony zmienianiem totalnie wszystkiego, że nie będziesz mieć sił nawet w połowie twojej listy, żeby dokonać tych zmian, które sobie zaplanowałeś. Zacznij od tych mniejszych rzeczy, powolnymi krokami przechodź do większych. Niektórzy wybierają odwrotną pracę. Najpierw chcą zmienić te najbardziej. Drażliwe dla nich punkty, a dopiero potem po zmianie tych najbardziej wartościowych przechodzą do tych mniejszych, które są pomocne. Wybierz sobie swój cel, ale błagam, nie zmieniaj wszystkiego od razu, powoli. Masz jeszcze dużo czasu. Pamiętaj, że też na swojej drodze możesz popełnić kilka błędów, może wystąpić kilka potknięć z Twojej strony, więc jeżeli. Tych potknięć na różnych gruntach, na różnych polach, wystąpiłoby nagle w pewnym momencie bardzo dużo, to na pewno rzucisz to wszystko w kąt, będziesz się wkurzać na siebie, na najbliższych, na najbliższe otoczenie i w konsekwencji nie zmienisz niczego, a tak naprawdę wprowadzisz tylko siebie w zły nastrój. Kolejny siódmy błąd to mogłabym go zatytułować: zrobię wszystko sam. Zapewne znasz takie Zosie samosie w swoim otoczeniu, które są specjalistkami i specjalistami, bo to nie dotyczy tylko kobiet, ale w każdej możliwej branży, czyli. Położę sama tapetę w pokoju, wyremontuję, sama kuchnię, zrobię najlepszą pizzę na świecie, upiekę przecudowny sernik. Jeżeli zepsuje mi się samochód, to nie pojadę do mechanika, tylko naprawię go sam. Wiem lepiej niż mój lekarz, wiem lepiej niż mój dentysta. Jeżeli cokolwiek wydarzy się, z czymś sobie nie będę mógł poradzić, to i tak i tak przecież przeczytam w internecie, jak to zrobić, albo zobaczę filmik na YouTube i na pewno sobie poradzę. Nie no, to też nie, nie działa. Po to mamy tyle profesji, po to jesteśmy specjalistami z różnych dziedzin, żebyśmy mogli wzajemnie korzystać z swoich usług. Czyli tak jak. Y Ostatnio bardzo fajnie też powiedziała mi jedna z trenerek, z którymi współpracuję. No kurczę, jeśli boli mnie ząb, to nie wyrywam go sama, tylko idę do specjalisty i staram się, żeby on mi tego zęba uratował, prawda? Jeżeli mam zbyt długie włosy, to też raczej ich nie obcinam, ani nie, nie zmieniam jakoś drastycznie fryzury przed lustrem w łazience, tylko jednak korzystam z usług fryzjera. I tak naprawdę to też powinno dotyczyć.

Twoich zmian w diecie. Oczywiście jest mnóstwo fajnych poradników w internecie, jest mnóstwo fajnych, wartościowych książek. Jednakże wraz z tymi wartościowymi są i te mniej wartościowe, a także i te totalnie beznadziejne, które wprowadzą jedynie cię w taki dysonans i, i nie będziesz wiedział, co, co tak naprawdę zmienić, czy ten cukier jest dobry, czy zły, czy jeść owoce, czy nie jeść, czy prowadzić dietę ketogeniczną, czy może białkową, a może jeść węglowodane, czy ich totalnie nie jeść. No, kurczę, naprawdę tych zmiennych jest bardzo dużo, więc odrzuć bycie i potrzebę bycia z osią samosią, tylko staraj się zaufać specjaliście danego tematu i po prostu podążaj za jego wytycznymi, rozmawiaj z nim, edukuj się, bo tak naprawdę nie chodzi tylko o to, żeby uzyskać twój docelowy, zaplanowany efekt, ale nabyć również edukację w danym temacie, który cię interesuje, więc. Zaufaj specjalistom i nie zmieniaj wszystkiego sam na własną rękę, gdyż tak naprawdę to bardzo często wydłuża Twoją pracę i oczekiwanie na efekt. Ja już nauczyłam się posługiwać w życiu taką pewną maksymą, iż nie stać mnie na tanie rzeczy. Wolę naprawdę zapłacić troszeczkę więcej za daną usługę czy za dany produkt, ale być pewna jego jakości i tego, iż po takim tanim zakupie nie będę musiała jednak odjąć się z zakupu tego droższego przedmiotu czy też droższej usługi, którą rozważałam na samym początku gdyż tak naprawdę w konsekwencji wydaję podwójnie niepotrzebne pieniądze i wydłużam czas tego efektu, na który czekam i na którym mi zależy kolejny błąd, ósmy już to błąd pod tytułem schudłam, teraz już mogę jeść Zapewne kojarzysz takie zachowania nie tylko z opisów internetowych, ale na pewno w twoim najbliższym otoczeniu jest ktoś, kto tak postępował. Czyli najpierw prowadzę minimum miesiąc katorżniczej diety, rezygnuję totalnie ze wszystkiego, co do tej pory uważałam za niezdrowe, czy uważałem oczywiście za niezdrowe, bo nie tylko mówię o kobietach, ale jak tylko minie ten 31 dzień danego zaplanowanego na dietę miesiąca. To od pierwszego dnia kolejnego miesiąca rzucam się na wszystko, co popadnie. Hmm. Przed chwilką tobie powiedziałam, że nie przytyjesz od jednego batonika, ani też nie schudniesz od jednej sałatki, ale jeśli rzucisz się nagle na wszystko, totalnie wszystko, co znajduje się w twojej lodówce, w twoich szafkach, bądź też w sklepie, do którego masz rzut beretem od swojego miejsca zamieszkania, to niestety spowoduje bardzo duże nieprawidłowości w twoim postrzeganiu pożywienia. Nie przytyjesz zbyt wiele może, bo tak naprawdę 1 kg masy tkanki tłuszczowej to jest około 7000 kilokalorii spożytych w nadmiarze, więc o to naprawdę trzeba się dosyć mocno postarać. Bądź też jeśli obserwujesz u siebie takie zachowania, to niestety nie są one prawidłowym rozwiązaniem dla Ciebie, więc warto by się tutaj bardziej pochylić nad tym problemem, ale... Pamiętaj, żeby nie rzucać się na jedzenie po zakończeniu prowadzonej przez Ciebie diety. Bardzo nie lubię słowa dieta. Ono powinno zostać wykreślone. Jest coś takiego jak zdrowy jadłospi, zdrowy styl życia, zdrowe menu, którym tak naprawdę powinieneś się posługiwać już do końca życia, ale to zdrowe menu. Zawiera też te niezdrowe produkty, czyli taka dieta 80 na 20 tak naprawdę zawsze daje tobie najlepszy efekt. 80% niech stanowią te super ekstra zdrowe, nieprzetworzone produkty, smaczne, krupiące, soczyste i kolorowe, ale zdrowe. 20% zostaw sobie na swoje ulubione słodycze, na jakiegoś fajnego gotowca, na pizzę, piwo, jeśli lubisz, i potrzebujesz i odczuwasz potrzebę jego wypicia. Ale niech to będzie 20% do tych. Zdrowych, racjonalnych i świadomych 80%. To jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ważne. Tak, zakończymy na ośmiu najczęstszych błędach. Jest ich, jak wspomniałam na samym początku, naprawdę bardzo, bardzo dużo. Jednakże chciałam Ci przybliżyć te, które po prostu najczęściej występują wśród moich pacjentów i jestem przekonana, że któryś z błędów na pewno i ty popełniłeś w trakcie swoich zmian. W sumie. Chyba nie znam osoby, która by nie podejmowała jakichś zmian wprowadzonej yy, przez, przez dłuższy czas diecie. Każdy z nas chce, albo w pewnym momencie życia, może osiąga taki pułap, kiedy chce być zdrowszy, silniejszy, lepszy, szybszy, bądź też chce po prostu osiągać lepsze wyniki sportowe, bo to co do tej pory robił, przestaje odnosić efekty. Niezależnie czy chcesz zredukować masę ciała, chcesz przytyć, utrzymać masę. Walczysz o najwyższe miejsce na podium, bo jesteś zawodowym sportowcem. Każdy tak naprawdę ma za sobą jakieś doświadczenia dietetyczne. Mam nadzieję, że dzięki temu, co powiedziałam Tobie w dzisiejszym podcaście, w dzisiejszym odcinku, dzięki niemu wyeliminujesz te błędy, jeżeli w ogóle je do tej pory popełniałeś. Bądź, jeżeli jesteś na początku drogi zmian, którą sobie obrałeś, będziesz wiedział, Czego się wystrzegać i jakich błędów nie popełniać, aczkolwiek ja i tak zawsze uważam, że najlepiej smakują i najlepsze korzyści dają te błędy, które popełniasz sam na sobie, bo tak jak z moim dzieckiem, ono nie będzie wiedziało, że gorąca płyta parzy do momentu, dopóki sam się nie pokaże i nie pojawią się na jego skórze małe bąbelki, które będą tak naprawdę nauczką na całe życie. Więc czasami może warto popełnić ten błąd. Żeby wiedzieć, że to był błąd, i cię dużo kosztował i go nie popełniać w przyszłości. Życzę Tobie zdrowych, świadomych wyborów i prowadzenia tego mądrego, zdrowego jadłospisu, który da Tobie energię, siłę i radość, bo jak już mam nadzieję zdążyły zauważyć, radość jest taką bardzo wysoką wartością w moim życiu. Ja serdecznie zapraszam Cię również do wzięcia udziału w dyskusji pod przypiętym postem na Facebooku Body Idea Dietetyka Przyszłości, cyklem dotyczącym cyklu Zapytaj Dietetyka. Jeśli masz do mnie jakieś pytania, sugestie, tematów, które chciałbyś, żebym poruszyła i na moim blogu i w podcaście, to, to śmiało zapraszam Cię do wzięcia udziału w naszej dyskusji. Chcę Cię również zaprosić do śledzenia wszystkich możliwych przepisów, które staram się systematycznie publikować na swoim blogu na stronie www.bodyidea.pl. No i mam nadzieję, że będziesz ze mną przez długi czas w moim podcaście Paliwo z Roślin. Bardzo dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka. Cieszę się, że mogłam Ci przekazać dzisiaj wiedzę. Tak naprawdę w bardzo ważnej tematyce, jakim, jaką są najczęściej popełniane błędy przez pacjentów, którzy chcą wprowadzać zmiany w swoje dietetyczne życie. Więc mam nadzieję, że dużo dobrego z niego wyciągniesz dla siebie. Serdecznie dziękuję Ci za poświęcony dla mnie czas. No i do usłyszenia następnym razem. Wszystkiego dobrego. Sylwia Maksym, Paliwo z roślin, Body Idea Dietetyka Przyszłości. Dziękuję i do usłyszenia kolejnym razem. Cześć!